Dzień dobry, drodzy, kochani, piękni ludzie. Witajcie w nowym odcinku Podróży do Nowej Ziemi, którego gościem jest człowiek przez was już bardzo dobrze znany i też bardzo też zawsze wyczekiwany, czyli po prostu Elżbieta Starko. Witaj, Elu. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Miło mi, że znowu zostałam zaproszona. Chętnie się spotykam z widzami twoimi, Kamilu. Witam ciebie również i bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja również dziękuję, że zgodziłaś się na naszą tutaj kolejną rozmowę. Od naszej poprzedniej rozmowy minęło ponad 3 miesiące, bo ona była pod koniec lutego. Tak. I też wtedy w reakcji na bardzo pozytywny odbiór w komentarzach, tak się zadeklarowałem też w komentarzu swoim, że postaram się tutaj częściej ciebie zapraszać do rozmów, więc też tutaj swoją obietnicę spełniam. No i właśnie, dzisiaj taki temat chciałem z tobą poruszyć. Temat bardzo ciekawy, ale też przede wszystkim bardzo ważny, ponieważ on wywiera duży wpływ na naszą rzeczywistość, na nasze życie, a mianowicie temat poprzednich żyć, poprzednich wcieleń, życia po życiu, ale przede wszystkim tego, jak poprzednie wcielenia wywierają tutaj, jaki wpływ one wywierają na nasze obecne życie, na naszą teraźniejszość, na to, jak funkcjonujemy, jak się czujemy i tak dalej. Też żyjemy tutaj w takich czasach i też w takim tutaj państwie, kraju, który jest no, w dużej mierze, głównie wyznania rzymskokatolickiego. Z tego, co wyczytałem, to ponad 32 milionów Polaków należy do kościoła rzymskokatolickiego. Tutaj to słowo należy mi się bardzo podoba, tak było napisane. I ta świadomość, jeśli chodzi o poprzednie życia, cały ten taki zarys jest jeszcze bardzo niska w naszym kraju. Kto ma wiedzieć, ten wie, kto ma też się na ten temat otworzyć, to się otworzy. Takiego jestem tutaj zdania. Też bardzo dużo ludzi ma takie podejście, wiesz, ludzie mają zdanie, że istnieje takie coś jak reinkarnacja, jak życie po życiu, ale to jest tylko takie zdanie oparte na jakimś wierzeniu, na takim przeczuciu. Na wyobrażeniu. Tak, domysły też takie. Domysły, tak. A ty jesteś właśnie fajną osobą pod tym kątem, że ciebie nawet nie należy pytać o twoje zdanie, tylko o twoje doświadczenie, ponieważ ty pracujesz z tym wszystkim, więc masz też swoją tutaj jakby no wiedzę, doświadczenie w temacie tutaj poprzednich wcieleń, jeśli chodzi też o pracę z ludźmi, którzy do ciebie przychodzą i pomoc im w swojej działalności tutaj jako terapeuta zajmujesz się tutaj tym, tego typu rzeczami, wieloma też innymi, więc fajnie by było właśnie tak ciebie popytać o tą tematykę. I takie mam tutaj pierwsze pytanie, Elu. Jak to twoim zdaniem jest z twojego doświadczenia, jak to jest naprawdę? Jaka jest prawda, jeśli chodzi o to, czy my jako ludzie tutaj żyjąc na Ziemi mamy dostęp do wiedzy, informacji dotyczącej tego, co było przed naszym narodzeniem, jak to wyglądało wcześniej, te inne życia, co też jest w momencie tak zwanej śmierci i po śmierci, co się dzieje. Czy to jest przed nami wszystko odsłonięte, takie jawne i dostępne, czy może jest to ukryte mniej lub bardziej? Jakie jest tutaj twoje doświadczenie w tym temacie? Ohoho, z grubej rury. No ale dobrze. Ja jednak bym tak podeszła w sposób bardziej taki, starając się uporządkować temat. Dlaczego? Dlatego, że no, nie możemy tylko założyć, że tylko jest, bo część ludzi no, jednak twierdzi, że nie ma, prawda? Bo tak zostali wychowani w jakimś kulcie, w którym grubą kreską przekreślono przeszłość, przekreślono również reinkarnację. Więc skoro zostało wyrzucone z dogmatów jednej czy drugiej religii, to nie znaczy, że natychmiast jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki po prostu zniknęło. Niestety jest dalej, no niestety lub niestety, tak? Ja jestem za tym, żeby poznać, kim jesteśmy i że kim jestem, to nie dotyczy, taka odpowiedź na pytanie, kim jestem, no nie dotyczy tylko tego jednego naszego życia, tak? Tego namacalnego, fizycznego. A nie, trzeba poznać siebie do głębi, skąd pochodzę, jakie jest pochodzenie duchowe, jaka jest rodzina, kiedy pierwszy raz próbowałem tutaj zejść czy zszedłem, tak?
dlaczego, jakie były tego powody, jaki cel mi przyświecał, a najważniejsze według mnie, co bardzo często pokazuje się, no, że jest konieczne do odkrycia przy różnych moich zabiegach, na przykład oczyszczania karmy, czy pomocy w oczyszczaniu karmy różnym ludziom, to jest ta odpowiedź, czy byłem wtedy już trzeźwy i przytomny, czy już byłem wtedy nietrzeźwy i nieprzytomny, dokonując innych wyborów. Mnie nie trzeba przekonywać, chociaż może też kiedyś byłam jakimś niedowiarkiem, tak, wychowana w tej naszej kulturze. No, u mnie jest trochę inaczej, dlatego że ja te tak zwane duchy, różne byty, no widząc aurę, no widziałam to od dziecka, jakby ta umiejętność mi nie zanikła. Tylko wprost przeciwnie, jak dałam na to zgodę, zaczęła się rozwijać jeszcze bardziej. Więc w momencie, kiedy przestałam się bać, zaczęłam porządkować swój świat, to zobaczyłam, że to, co widzimy tutaj w codziennym życiu, jest tylko jakimś małym wycinkiem, małym fragmentem z bardzo dużej całości. I że same narodziny i sama śmierć to jest tak naprawdę, czyli wejście w świat materialny do jakiegoś jednego czy kolejnego życia, to jest tak naprawdę zmiana stanu energetycznego. Od tamtej pory staram się jakby żyć i przekładać wszystko na język energetyczny. Wykonuję olbrzymią ilość oczyszczeń karmicznych, olbrzymią ilość tak zwanego czytania duszy, które też może no, pomóc w tym, co tutaj w odpowiedzi na pytanie, po co my tutaj jesteśmy, czego akurat w tym życiu mamy się, no nie wiem, nauczyć, zrozumieć, ale też często od czego odstąpić. Od czego odstąpić, od jakiego negatywnego doświadczenia, które nam nie wychodzi na zdrowie. Przede wszystkim można byłoby powiedzieć, że obecne życie jest skutkiem naszych wcześniejszych wyborów, winnych wcielenia. Więc jeżeli to jest skutek, jednocześnie jest możliwość kreowania wszystkiego na nowo. Więc jeżeli kiedyś podjęliśmy jakieś negatywne decyzje, my możemy w sposób świadomy, pracując ze sobą, jeżeli już tylko chociaż troszkę się na to otworzymy i damy swoją zgodę, możemy się od tego uwolnić. Czyli mówiąc krótko, jako uzdrowiciel, możemy to uzdrowić w sobie, tak? Co się wtedy dzieje, jak my zaczynamy uzdrawiać w sobie jakieś aspekty, które no, są dziedziczone, przeniesione z poprzedniego życia? No zmienia się jakość życia. Po prostu. Zmienia. Dlaczego się zmienia jakość życia? Trzeźwiejemy. Chodzi mi tutaj o trzeźwość umysłu. Przede wszystkim, jeżeli trzeźwiejemy, możemy podejmować bardziej świadome decyzje. Nie jesteśmy w jakimś już wtedy, wychodzimy z nakręcenia, z pomieszania uczuciowego, emocjonalnego, mentalnego, tak? Pomieszania, poplątania, bo to jest taki sposób jakby wymieszania. Przede wszystkim na poziomie umysłu, gdzie się rozchodzi to energetycznie na pozostałe ciała subtelne. I przede wszystkim to, co jest dla nas szansą w każdym z kolejnych, nowych, następnych wcieleń. Jeżeli już coś poznałeś i było coś negatywnego, nie wchodź w to drugi raz. Nie ma takiej potrzeby. Jeżeli powiela się olbrzymia ilość żyć, nie musisz tego robić po raz kolejny i kolejny. To oznacza tylko, że niewyciągnięte były właściwie wnioski. Tutaj dam ci taki dobry przykład. Wiesz, jak w internecie, na Facebooku, nawet na Instagramie też się spotkałam z takimi opiniami. Ja to jestem stara dusza. Wiele osób tak mówi, nie? Czując jakiś rodzaj, nie wiem, dumy. No chyba raczej dumy, nie? Ja to jestem stara dusza, tak mówią. No i teraz tak. No dobrze, masz 1,5 miliona, może lat od pierwszego wcielenia, może więcej, może 2, może 6 milionów, ale jeżeli się popatrzy potem w karmę, tak zwaną karmę, czyli prawo przyczyny i skutku, to okazuje się, że te osoby, no dosyć, no nie chciałabym nikogo obrazić, więc ważę słowa, tak, ale wnioski wyciągały dosyć powolnie. Ja na przykład bardzo powolnie wyciągałam wnioski na temat egzorcyzmowania. I raptem okazuje się, że ja w tym życiu nie chcę być egzorcystą. Bo przy sesjach, które były sesjami z regresją, które sobie robiłam lub miałam robione,
No okazywało się, że ja byłam, no nie wiem, do 100 razy doliczyłam, tak? A potem już przestałam liczyć, było mi tylko niedobrze, prawda, jak te wcielenia migały. No to po co ty się, babo, upierasz i co? No w tym życiu można z tego zrezygnować. To jest fantastyczne, że kolejne jakby życie da nam nowe możliwości, bo my naprawdę nie jesteśmy tutaj tylko po to, żeby czyścić starą karmę, bo tak jest przyjęte w większości, zwróć uwagę. Większość osób, które są w rozwoju i wiedzą już o reinkarnacji, zobaczą ten worek otworzony no, z tymi wszystkimi wcieleniami, tymi zdarzeniami niefajnymi, fajnymi i niefajnymi. Jeżeli mamy coś do oczyszczenia, więc bardziej fiksujemy się na tym, żeby to oczyścić, pozbyć się, a najlepiej oświecić się w ciągu tygodnia, prawda? Bo niecierpliwość się włącza. I to nie jest prawda, bo najfajniejsze jest to, że my mamy tworzyć, bo skoro myśmy kiedyś w tej karmie wygenerowali jakieś niefajne zdarzenia na podstawie swoich własnych, niekorzystnych dla siebie decyzji, tak? No i co? I dalej to powielać? Nie. Możliwość kreacji. To, co dotyczy oczyszczenia i co planuje sobie nasza dusza, to naprawdę z tych ciężkich obciążeń karmicznych, to jest od 3 do 8% mniej więcej na jedno wcielenie. No i teraz tak, no skoro od 3 do 8% i nie musisz przewracać swojego całego życia do góry nogami, tak? No to o co chodzi? To po co nam te kolejne życia? Ze względu na kreację. Ja mu jeszcze coś takiego, podpieram się takim zdaniem. Autor jest zawsze na miejscu. Czyli nie można sobie grubej kreski postawić i udawać, że no ja w to nie wierzę, tarach, grubą kreską, odznaczam sobie to i no nie będę się tym zajmował. Tego nie ma. To nie dotyczy mnie, to dotyczy innych ludzi i tak dalej. No nie jesteś tylko człowiekiem, masz całą swoją energetykę zawsze przy sobie. Masz coś, co ja nazywam duchem, tak? Czyli to są tak jakby ręce naszej duszy, tak, i jej serce trochę, którymi no, ta dusza sobie poznaje, wybiera różne rzeczy i realizuje przy pomocy tego ducha. No i teraz co? Oddzielając siebie tylko jakby swój poziom ziemski od tego, no to jednocześnie zaprzeczasz istnieniu swojej energetyki, swojej subtelności, swojej wibracyjności. Wiele osób sobie nie zdaje z tego sprawy, że nie da się odkreślić i udawać, że nie ma, nie przyjmując do wiadomości. Dlaczego? Dlatego, że my mamy w sobie coś takiego, ja to nazywam genem rozwoju. Dążenia do rozwoju, dążenia do wysokich wibracji, które są nam potrzebne, byśmy z powrotem mogli wrócić do tego najwyższego źródła poznania, z którego pochodzimy wszyscy. To najwyższe źródło jest jednocześnie największym kreatorem, a my jako jego elementy, bo jego energię mamy w sobie, również jesteśmy kreatorami na naszym poziomie ludzkim, wcielając się, tak? Kreujemy, czyli mamy wykreować wreszcie taką rzeczywistość, która będzie w końcu wibracyjnie zgodna z tym, że na wszystkich poziomach, energetycznych poziomach, na których się przejawiamy, będziemy mogli uzyskać wibracyjnie jeden wspólny, przepiękny ton. Dla wielu osób jest również zaskoczeniem to, że będąc istotą wielowymiarową i przejawiając się, no wielopoziomowo się przejawiając, czyli każda część nas może mieć inną wibrację. W momencie, kiedy to odkryjemy, jest łatwiej zrozumieć, dlaczego jedne rzeczy w życiu wychodzą nam lepiej, jedne decyzje są bardziej korzystne, inne decyzje są mniej korzystne, no i potem skutki różne mamy znowu tych decyzji, tak? Wibrujemy różnymi wibracjami. Jedne są we wzroście, inne jeszcze ciągną się jak jakieś ogony, welony za nami rzeczy nie, no takich nieporozwiązywanych, tak? Fajny jest gen wzrostu. Bez względu na to, co sobie postanowimy, nawet bardzo negatywnego i to, że odkreślimy wiarę, że jest jakaś taka reinkarnacja i co my tam robimy, to gen wzrostu, który jest boskim genem, w który jesteśmy wyposażeni wcześniej czy później, jak nie w jednym życiu, to może w następnym, i tak
jakby to nie zmusi, ale popchnie nas, da nam możliwości do tego, żebyśmy my mogli się otrzeźwić i zmienić jakieś swoje decyzje. Jakieś decyzje, które no, nie do końca są korzystne dla naszego rozwoju. To jest fantastyczne, że zawsze pokażą się nam te możliwości. Więc jak sobie patrzę na ten współczesny świat, wiesz, i patrzę sobie na profesorów z państwa Izrael, który jednego profesora, który tu przyjechał również w Polsce i nasi rządzący się z nim obściskiwali, tak jakby przyjechał, nie wiem, naczelny kapłan albo naczelny guru i mówili, no jak to będzie, wiesz, w tym nowym ładzie, jak to duchowość w ogóle już nie będzie potrzebna, to ja sobie tylko pomyślałam tak, ty gamoniu. Bo rozumiem, on dla nich może być autorytetem, jest w tym momencie profesorem, a to jest gamoń. Gamoń, który w tym momencie jest na niskich wibracjach i który po prostu no, mówi to, co może mu kazali, a może sam to odkrył, jak to wszystko i my się pozbędziemy wszystkiego, my to będziemy szczęśliwi, bez niczego, czego potrzebujemy. Za tym się kryje też odcięcie kontaktów z innymi ludźmi, prawda? Pójdziemy wszyscy w wirtualną rzeczywistość. No bo taka może dla niego jest dobra, tego profesora. I wyobraź sobie, jejku, jak to będzie fajnie zobaczyć, jak gen rozwoju, może nie w tym życiu, bo wątpię, żeby w tym życiu aż tak raptem się wziął i w stronę oświecenia poszedł, ale w którymś kolejnym życiu gen rozwoju u niego dojrzeje i popchnie go do weryfikacji jego poglądów. To jest fajne uczucie. To są zdarzenia takie oświeceniowe. Też patrzyłam na swoje, bo każdy z nas był w jakichś fazach upadku. I ci, którzy teraz są agresorami dla nas wszystkich, oni realizują swoje fazy upadku. Inna część ludzi jest natomiast na etapach wzrostu, tak? No dobrze, żeby zaczęli wspólnym głosem mówić, ale ja się nie zgadzam na twoje propozycje. Może potrzebujesz się odcinać, nie mieć duchowości. Okej, akceptuję cię, możesz sobie to robić, ale odczep się ode mnie, tak? I łapki zabieraj, bo to nie jest do niczego potrzebne. Za mało jest jakby tutaj jeszcze u osób rozwijających się sprzeciwu. Dlaczego? Dlatego, że dużo osób przeżywa coś, co nazywam ego duchowym, tak? Czyli będąc we wzroście, zapomnieli o poziomie ziemskim, odrzucili trochę ziemskość, poszli tylko w energię, poszli tylko w duchowość, też ich gen kreacji boskiej też ich dopadnie w pewnym momencie, cofnie ich do ziemskości, tak? I troszkę po to, żeby była harmonia i równowaga, tak? Żeby gdziekolwiek pójść, czymkolwiek, tak jak to się mówi, wyżej we wzroście, tak? To musi być równowaga między duchem i materią. Nie da się odrzucić i jednocześnie się oświecić, bo wszystko, ta wieloelementowość, z której się jesteśmy zbudowani, ma się w nas zharmonizować. Także no każdy ma swój etap, fantastyczny etap. Tutaj lęki u innych ludzi, no o tych lękach może by trzeba było powiedzieć, lęk przed śmiercią w dzisiejszych czasach, bardzo mocno blokujący, tak? Mieliśmy 200 tysięcy w Polsce nadmiarowych zgonów. Ludzie widzą, co się dzieje, troszkę się budzą, więcej się budzą, niż budzili się jeszcze rok temu. Zaczynają trzeźwieć osoby, które wracają do mnie. W ostatnim tygodniu od dwóch osób usłyszałem, że dałem się oszukać. U osób, z którymi na przykład nie miałam kontaktu przez cały tak zwany ten czas tego szaleństwa, prawda? Już nie chcę mówić tych słów, bo zaraz niezależni weryfikatorzy, prawda? Bo ty, które pilnują tych słów, są na to zaprogramowane, żeby wyłapywać. I raptem, jeżeli człowiek, który raptem zaczyna chorować, tak, a był zdrowy, albo już był uzdrowiony, na przykład z nowotworu, i w tym momencie jest nawrót bardzo duży, no, u osób chorych choroby nowotworowe budzą się z powrotem, i on mówi, zostałem oszukany. Właśnie tak mówią, takimi słowami. Zostałem oszukany, zostałam oszukana. To znaczy, że się budzą. Tylko, że są w sytuacji, no, że jest problem, tak? Zdrowotnie problem tworzy się duży. Także patrząc jeszcze na dzisiejsze czasy w sposób karmiczny, to wszyscy wybraliśmy sobie, że chcieliśmy tu jednak być.
Czyli mogliśmy mieć coś takiego, co się nazywa zachłannością na przeżycie w ekstremalnych warunkach. To są ekstremalne warunki. Z drugiej strony, jak patrzę w głąb zdarzeń karmicznych i różnych żyć, to wiecie, mówię w tym momencie do naszych widzów, zawsze były jakieś trudne warunki, niekorzystne warunki, niesprzyjające warunki życiowe, a jednak byliśmy tam, tak? Czyli mieliśmy możliwość wykreowania czegoś zupełnie inaczej. I teraz naprawdę tylko od nas samych zależy, co my sami na swojej ścieżce wykreujemy teraz pozytywnego. Czyli możemy pójść za tym, co nam proponują, odetną nas od duchowości, ble, ble, ble. Siądziemy przed telewizorem, będziemy myśleć, łykać myśl o kształty. No bardzo piękna opcja, no niektórzy na pewno w to pójdą, tak? Ale części to nie zadowoli. Jak się poczują nieszczęśliwi, no to może załapią, że coś tu jednak jest nie halo. Część osób też krzyczy bardzo mocno, kiedy to wreszcie nastąpi, kiedy to wreszcie nastąpi, tak? Kiedy się obudzą. No nie ma takiego jednego wielkiego dzwonka, którym można zadzwonić i się raptownie cyk i wszyscy się obudzili. Tak się nie da. Każdy naprawdę jest indywidualnością. Nawet jak wszyscy pochodzimy z tego najwyższego źródła i niesiemy w sobie jego wibracyjność, no tą wibracyjnością jest nasza dusza, tak? Czyli boski element, który również jest, nas tworzy, tak? Nie da się obudzić, żeby się wszyscy naraz gremialnie obudzili. Nie ma. Nie ma takiego impulsu. Natomiast indywidualność była szanowana i jest szanowana zawsze na tych poziomach duchowych. Chociażby to, że możesz, no nie wiem, na poziomie świata astralnego wyrazić swoją niezgodę na to, że na przykład dziękuję, pokaż mi swoje światło, tak, ty istoto jedna czy druga, która byś chciała kontaktu. Więc ja jestem skłonna twierdzić, że to, co nazywamy karmą, co nazywamy reinkarnacją, no karma jako coś, co tworzymy, prawo przyczyny, skutku, i to, co nazywamy reinkarnacją, że wcielamy się, to tak naprawdę to jest jedna wielka, potężna kreacja. Tylko są na niej różne etapy. Są etapy, kiedy zapominamy, kim jesteśmy. No i tutaj by, wiesz, trzeba było wejść w gatunki, dlaczego my w ogóle zapominamy, tak? No ale są i też etapy, kiedy wzrastamy i sobie przypominamy. Tylko, że u każdego może się to ciągnąć wiele tysięcy lat, po prostu. I znowu ma to, a jest to analogia i bardzo ścisły związek z planem duszy. Bo to ona zdecydowała kiedyś, że idzie się wcielać. Nieprawdą jest, bo też z taką opinią się spotkałam, że dusza nie kocha swoich ciał, wykonuje, jakby posługuje się nimi w sposób przedmiotowy, tak? Nie. Zawsze jesteśmy obdarzeni miłością, tylko materiał, z którego zbudowane są nasze wszystkie ciała, on jest po prostu nie tak trwały, że ona dzięki temu może przejść cały swój plan. Ale nie ma tak, żeby nie obdarzała nas miłością, żeby nie obdarzała nas szacunkiem, tak? My jesteśmy naprawdę, jeżeli zechcemy, w ścisłym połączeniu, możemy być z duszą. O tak. Także nie wiem, na ile to jest odpowiedź na twoje pytania, bo nie wiem, czy się nie pogalopowałam trochę gdzieś tam dalej troszkę, no ale mniej więcej tak to by wyglądało. Nie, wszystko w porządku, tam dużo powiedziałaś właśnie o reinkarnacji, o tych życiach, ale wiesz co, chciałbym tak tutaj ten temat pociągnąć bardziej i też się skupić na tym, bo wspomniałaś, że zajmujesz się oczyszczaniem karmicznym i bardzo wiele takich oczyszczeń odbyłaś i jeszcze odbywasz cały czas, tak? I chodzi mi o to, czy mogłabyś opisać tak trochę od strony takiej technicznej, od strony kuchni, jak to w twoim przypadku wygląda, ponieważ jesteś osobą jasnowidzącą, jasnosłyszącą. Jak to właśnie wygląda, że przychodzi do ciebie człowiek, tak ja się domyślam, może mnie popraw, jak się mylę, z jakimiś tam swoimi dolegliwościami najczęściej, z problemami i jeżeli akurat w jego przypadku ma to związek z poprzednimi jego życiami, to jak ty jako osoba jasno widząca te informacje po prostu sczytujesz, jak ty je widzisz? To jest takie jedno pytanie, a drugie,
czy wśród tych osób wszystkich, które do ciebie właśnie przychodzą i te oczyszczania karmiczne następowały, to czy jesteś w stanie wymienić takie powtarzające się wzorce, główne takie schematy, które można tak po prostu fajnie ułożyć, w sensie, że ta przyczyna i skutek się wśród wielu ludzi często powtarza i dotyczy podobnych obszarów naszego życia właśnie. Czy też takie coś zauważyłaś? Tak. Tak, jak najbardziej tak. Dobrze, dobrze to wszystko określiłeś, dobrze to wszystko nazwałeś. Rzeczywiście, ludzie, jakby jeszcze inaczej, ten ból, który ludzie odczuwają, nie musi być tylko fizyczny. Więc nie przychodzą tylko z fizycznymi dolegliwościami, gdzie raptem może się okazać, że przyczyna jest karmiczna i nie pochodzi z obecnego życia, ale to mogą być przyczyny związane z emocjonalnością, które są przeniesione do obecnego życia, z jakimiś całymi strukturami, programami mentalnymi, czyli sposobem zaburzonego myślenia, co ma oczywiście wpływ na emocje, no i potem się przekłada to na decyzyjność, na jakość życia. To jest wielorakie. Po prostu nie przychodzą do mnie ludzie szczęśliwi, tylko ci, których coś tam męczy. I próbujemy dojść przyczyny. Bardzo, bardzo często zdarza się, że są to przyczyny karmiczne. Czyli przyczyny są karmiczne, a skutki są odczuwane w obecnym wcieleniu. I tutaj, jak ja to robię? No bo tak, całego przepisu nie dam. Bo oczywiście, że mam uczniów, których uczę i którzy z powodzeniem również sobie to stosują. Wykorzystuję metodę VREMIND, czyli wysokowibracyjny rezonans energetyczny. To po pierwsze, gdzie mogę dużo rzeczy określić i który no, jest taką w trakcie robienia całego zabiegu, no to daje mi możliwość jakby sprawdzania, wielokrotnego sprawdzania, co się dzieje z energetyką człowieka. Czasami również jest no, wspomagający przy dalszej jakiejś pracy już po zabiegu, gdy trzeba by szybciej zharmonizować, bo toksyny czasami będą schodziły około miesiąca. Uzdrowiciele często nie pamiętają o tym, że negatywne energie już odcięte, tak, też nie transformują się zawsze szybciutko, tylko też potrzebują czasu na transformację. To jest po prostu takie jakby uruchomienie całego procesu. Czasami dobieram częstotliwość komuś do słuchania indywidualnie, dobrany dźwięk, który dana osoba, kiedy słucha tego dźwięku, szybciej jakby schodzą te toksyny, szybciej odzyskuje się przytomność, czy stosowana ta przyczyna, która tkwi, no nie w tym wcieleniu, tak jak mówiłam, bardzo, bardzo często, więc przepisu na to, jak to robię, dać nie mogę. Natomiast na pewno posługuję się tym, czasami posługuję się rehealingiem, posługuję się jasnowidzeniem, jasnosłyszeniem, jasnoczuciem, jasnowiedzeniem, co tam komu jest potrzebne. Czyli mówiąc krótko, no mam jakieś te swoje talenty i korzystam z nich w pełni. Nauczyłam się korzystać w pełni i przestałam się bać tego, co widzę, słyszę, tych wizji i tak dalej. W momencie, kiedy nauczyłam się nie wchodzić też w emocjonalnie w te wizje, które często nie są sympatyczne do oglądania, no to mi jest łatwiej wykonywać i uważam, że są to dużo skuteczniejsze zabiegi niż były kiedyś dawno. Właśnie kiedy ten dystans udało mi się nauczyć, prawda, nie wchodzenia emocjonalnie i robienie tego dystansu między sobą a klientem. I to jest dobre. I to jest dobre i rzeczywiście można w ten sposób pomóc człowiekowi więcej. Bo jeżeli jesteś terapeutą, nie możesz razem z nim siąść, płakać nad jego bólem. Możesz rozumieć ten ból, ale żeby być skutecznym, trzeba się troszkę też nauczyć od tego odcinać. Pracuję bardzo dużo z węzłami karmicznymi. Nie wiem, czy słyszałeś o czymś takim zjawisku jak węzeł karmiczny albo krzyż karmiczny. To też o tym może powiedzmy, bo wiele osób z tym chodzi i nawet nie mają zielonego pojęcia, że coś takiego mają. Nawet po wielu, wielu latach, bo przedtem nie chciałam tego uczyć, po wielu, wielu latach nauczyłam grupę
swoich absolwentów, tak, z absolwentów z metody Vremind, czy jeszcze wcześniej z regresingu, czy z rehealingu obecnych już absolwentów Vremind, to po szkołach świadomości, którzy no, umieją już posługiwać się różnymi narzędziami, promieniowaniem energii z różnych przedmiotów, czyli promieniowanie kształtu wykorzystując przy tym. I pierwszy raz zrobiłam w tym roku no taki warsztat, gdzie tych ludzi nauczyłam samej techniki, jak ja to wykonuję. I oni poszli, robią. Jestem zaskoczona aż pozytywnie rezultatami właśnie z wypalaniem węzłów i krzyży. Wiem, że niektórzy ludzie no, robią to w Polsce, tak? Bo w Polsce, za granicą nie znam, nie wiem, nie interesowałam się zresztą, ale w Polsce wiem, że sporo osób robi takie rzeczy, ale zauważyłam jedną rzecz, że często było to nieskuteczne. Doszłam, dlaczego nieskuteczne. Nieskuteczne z powodu tego, że nie nauczono ich, że ta energia musi być dojrzała. Dojrzała. Czyli w życiu człowieka on pracuje na to, żeby dany rodzaj energii dojrzał. W momencie, kiedy on dojrzeje, tu procentowo i matematyka jest bardzo pomocna. W 100% da się wypalić w całości. Czymżeż są te węzły karmiczne? Przede wszystkim jest to energia szoku, energia traumy, energia nieprzytomności hipnotycznej, narkotycznej, nie wiem, alkoholowej, z innego życia. Energia związana ze śmiercią, czyli w momencie, kiedy w jakiś drastyczny sposób ktoś odchodzi z tego świata, a czegoś nie zrealizował. I okazuje się, że te uczucia, te emocje zaplątane, pomieszane zostają przy nas. I one są jako przede wszystkim jedne z pierwszych przenoszone do kolejnego ciała. Wtedy w kanale głównym kręgosłupa tworzy się taka otulina. Wygląda to trochę czasami jak wstążka, a czasami jak pączek z dziurką, rozumiesz, który oplata rdzeń kręgowy. I można tego mieć tysiące z różnych żyć przeniesione i przychodzi moment, że podejmujesz jakieś decyzje i ta energia raptem zaczyna ci dojrzewać w tobie. Co to znaczy dojrzewać? Ona ukazuje się w części albo w pełni. Jak w części radzę nie ruszać, bo ona będzie po prostu odrastać. Często jest na tak zwanych kodach samoodtwarzających się umocowana, czyli podświadomość sobie potrafi kształt i wszystko i całą zawartość odbudować po prostu. Więc dojrzałe wypalamy. To jakby jest to moje odkrycie. I spotkałam się ja, czy Adam Karpiński, spotkaliśmy się z czymś takim, że na przykład jeden z uzdrowicieli jednemu panu 7 lat wypalał ten sam węzeł w kółko i w kółko. No, brał sobie pieniądze, tak? Co miesiąc było wypalanie tego samego niedojrzałego węzła, który za miesiąc był znowu gotowy i znowu gotowy i znowu gotowy. I tak sobie wypalali. Pan był przekonany, że on cały czas, no jakby ktoś mi pomaga, a tu się okazało, że no nie było to robione. Ten terapeuta starał się robić dobrze, ale nie pomyślał o tym, nie pogrzebał może, no trudno mi powiedzieć, jakie były przyczyny, że nie popatrzył, że ta energia musi dojrzeć. To jest bardzo szczególny rodzaj, bo mówię, takich węzłów możemy mieć dużo. Jeżeli one są związane z jednym tematem, zaczyna być nie jeden węzeł, tylko może być ich kilka. Jak jest ich kilka i zaczynają dojrzewać naraz, nazywamy je krzyżem karmicznym. Czyli bardzo silnym, negatywnym zlepkiem energii z poprzedniego wcielenia. I co robi ta energia, jak ona no, tak dojrzewa? Ano zaczyna nam naciskać na rdzeń kręgowy i na jego energetykę przede wszystkim. I co się wtedy dzieje? Zaczynasz czuć się w swoim życiu, jakbyś siedział pod szklanką. Czyli wiesz, jesteś odizolowany. Przede wszystkim ta izolacja. Wkładasz olbrzymią ilość, nie wiem, wysiłków, jakieś projekty, coś, co powinno ci pójść jak spłatka, a to nie idzie. Nie możesz wziąć gratyfikacji, nie możesz uporządkować związku. Czyli zablokuje ci to wszystkie dziedziny życia.
A ty siedzisz pod szklanką, wydaje ci się, że masz ruchy i nie przekłada się to na żaden pozytywny skutek. Wtedy rzeczywiście możemy sobie przyjąć, że my możemy mieć przeniesiony taki węzeł, który właśnie dojrzewa. No wtedy trzeba sprawdzić. No nie wiem, na stronie Złotego Środka jest lista osób, które wypalają. One sprawdzą, w ilu procentach ten węzeł jest dojrzały, tak? Jeżeli on już tam jest do 90 parę, no to parę dni może być i może dojrzeć. Węzły to jest coś takiego, co ja przy analizie rozwoju duchowego zawsze badam. Ile obciążeń błędnymi praktykami duchowymi, ile znajduje się w węzłach karmicznych. I naprawdę ludzie mają po 60, 50, 80, 90% w węzłach karmicznych. To jest energia, której sam sobie no, nie da rady popracować żadnymi technikami, bo będzie sobie pracował, resztę sobie oczyści, dojdzie do momentu, buch i stoi przed ścianą. I rodzi się frustracja, bo wykonujesz olbrzymią ilość pracy i nie widać żadnych efektów. Trzeba po prostu popatrzeć w energię karmiczną. I tyle. Kanał główny, jak nam się zablokuje, znaczy zablokuje, no nie w pełni, bo żyjesz dalej, ale jeżeli nie ma swobodnego przepływu energii przez kanał główny kręgosłupa, tak się to nazywa, ta energia nie przemieszcza się, czyli nie jesteś w tak zwanym przepływie, nie będziesz przyciągał do siebie korzystnych możliwości, tak? Na swoje, na rozbudzenie swoich możliwości, talentów i tak dalej, też będziesz przyblokowany. Bo nawet mówię, będziesz wkładał olbrzymią ilość wysiłku, pyk, nie masz do niczego dostępu. Jest blokada, kanał się zawęził po prostu. To jest bardzo ważna rzecz. Uważam, że ludzie powinni o tym wiedzieć, że coś takiego również mają, posiadają. No i wtedy no, lista jest na stronie Złotego Środka. Jest tam 20 kilka osób z różnych stron Polski, czy nawet z Europy. Można spokojnie do tych osób dzwonić, bo rzeczywiście potrafią, umieją te osoby poradzić sobie z tak silnym karmicznym zapętleniem. A Elu, mam takie pytanie odnośnie tego, proszę. Czy jeżeli dusza się wciela w matrycę rodową, to czy energia rodu, pewne obciążenia, które są w rodzie, również mogą się przyczynić albo stworzyć takie węzły karmiczne jak w człowieku? Jak najbardziej tak. Pytałeś w poprzednim pytaniu jeszcze, czy są jakieś, czy dałoby się pogrupować, tak, na jakieś obciążenia, które się powtarzają u wielu ludzi. Jest coś takiego. Przede wszystkim sprawy rodowe, potem, czyli wzorce rodowe, bo tak się to nazywa, i całe programy postępowania, zachowywania się, myślenia, w którym jest olbrzymia w tych programach zawarta porcja negatywnych wzorców. Czyli na bazie tych wzorców może się przejawić jeden program, kilka programów, tak, negatywnie wpływających na to, że ten człowiek zachowuje się rzeczywiście jakby był zaprogramowany, ale w swoim myśleniu negatywnym, w swoich reakcjach emocjonalnych, tak? No i przejawianiu potem pewnych zachowań w swoim życiu. Niekorzystnym. Druga porcja to będą tak zwane wzorce społeczne, czyli nabyte od innych ludzi. Jak patrzymy na rozwój człowieka, no to najpierw się jest przy mamusi, do mamusi przyklejonymi do tatusia i te aury u małego dziecka rzeczywiście bardziej u matki w aurze jej występują. Potem przychodzi taki okres nastolatkowy, który każdy z nas przeżywał i różne cuda się wtedy wyprawiało, bo się przede wszystkim nastolatek to nie chce być taki sam jak rodzice, nie? To ja to nie będę jak matka czy ojciec, ja to będę w ogóle zupełnie inny. I potem robi to samo, co oni robili w swoim młodym wieku, a do czego się już nie przyznają, nie? Bo potem dojrzeli. I tutaj różne cuda też potrafią takie dzieci wyprawiać. I wtedy to jest ten okres, kiedy zaczyna się nabywanie wzorców od innych. Czyli raptem się zobaczyło, że w domu rodzinnym u kolegi są inne zachowania niż u nas, nie? Oczywiście tamte są lepsze, bardziej nam odpowiadające i łapiemy te wzorce od innych ludzi. I bardzo jeszcze, no i wtedy zaczynamy postępować,
Niemniej i tak wzorce rodowe w pewnym momencie jakby upomną się tutaj o siebie i znowu skaczemy trochę na społeczne, trochę na rodowe. Mogą być ze sobą wymieszane. Zawsze natomiast dominujące będą rodowe. I jest cała jeszcze olbrzymia grupa no, takich programów, na które też zawsze staram się zwrócić uwagę, bo naprawdę olbrzymia ilość osób ma te wzorce. Są to wzorce zakonne. Kiedy my na bazie różnych rodowych, no nie wiem, zdarzeń w różnych życiach, wybieraliśmy sobie, no nie wiem, pójście do klasztoru, często na chwałę rodu, tak, żeby był ksiądz czy zakonnica, no to wtedy splendor dla rodu. Zauważyłam całą grupę wzorców rodowych, kiedy była wielodzietność, tak? I no, pierwsze dziecko dziedziczy, ostatnie no to będzie się opiekować rodzicami, tak? Odziedziczy kawałek majątku, będzie się opiekować, a co z tymi środkowymi zrobić, tak? A szczególnie, jeżeli jeszcze była to na przykład dziewczynka albo chłopiec, którzy mieli jakąś ułomność widoczną lub niewidoczną do klasztoru. Niech na chwałę danego rodu, niech pracuje, jedna się z Bogiem i tak dalej. Nikt tych dzieci nie pytał, czy one do klasztoru chcą. Tak jak nikt nie pytał, czy odpowiada ci ta narzeczona za żonę, albo ten mężczyzna, czy ci odpowiada za męża. Nie. Wiele rzeczy robiono, nie licząc się z emocjonalnością, nie licząc się z uczuciami, tylko jakby narzucając. I wychowywano też te dzieci w ten sposób, że to, co powie matka, ojciec, to jest święte. Skutki negatywne czasami aż w obecnym życiu są widoczne, kiedy to młoda kobieta uzależniona od rodziców ze swoimi decyzjami idzie na studia, jakie wybrał tata, spotyka się z mężczyznami, jeżeli w ogóle się spotyka, z którymi się spotykał, na które pozwala mama, to się przenosi do dzisiaj. Nie wiadomo dlaczego, bo to tacy moi przyjaciele na pewno chcą dobrze, ale najprawdopodobniej ich rodzice też ich popychali w ich decyzjach według wzorców rodowych, to były wybory. Coś, co przyniesie splendor. W momencie, kiedy zaczyna się taka osoba zachowywać jak czarna owca, to raptem się okazuje, że ten cały ród, ta mama, tato, ci dziadkowie, no nie bardzo są zadowoleni z takiego delikwenta, tak? Natomiast trzeba pamiętać, bardzo często nie było pójścia do klasztoru, z powołania. To są naprawdę rzadkie przypadki, a ja naprawdę robię olbrzymie ilości oczyszczeń i rzadkie przypadki, że mogę napisać z powołania, czyli był tak głęboko wierzący, że chciał się ofiarować, tak, jednocześnie inne wzorce, że innej drogi dla siebie nie widzi, tak, innych możliwości zrealizowania siebie, no to dobra, do klasztoru. A i tam się zaczyna no cały ceremoniał, tak. No przecież wtedy, tak jakby egregor, bo to klasztory, żebyśmy pamiętali, różnych wyznań, nie tylko chrześcijaństwo. I tam jest cały ceremoniał, nawet przyjęcia. Tam są do tego klasztoru, tam są ślubowania, tam są formy inicjacyjne, kiedy może, no nie wiem, na kolejny level, tak, wstąpić, tak, no nie każdy mógł zostać, no nie wiem, przeorem na przykład, tak, albo osobą, która była odpowiedzialna za innych w jakiś sposób, czy zarządzającą osobą tym klasztorem, czyli niektórzy mieli drogę awansu w tych hierarchiach, inni takiej drogi nie mieli. Często było to połączone z tak zwanym wianem, czyli z posagiem, czy coś przyniósł do tego klasztoru, czy nie przyniósł. Ślubowania. Bardzo obciążające są ślubowania w różnych religiach. Wiele osób nie rozumie nawet tego, że istnieje coś takiego, że przy składaniu tych ślubowań energia, którą posiada związana z danym tematem, będzie szła w zasilanie tej dalszej drogi kościelnej, czy w ogóle tej zakonnej, tak? Czy samego egregora z danej religii. Ślubowania są posłuszeństwa. I to no, w wielu religiach są ślubowania posłuszeństwa tym hierarchom, tak? Czyli osobom postawionym wyżej w hierarchii.
posłuszeństwo, no po to, żeby wykonywał polecenia. Zostaje jakby taką formą mrówki, z której zdaniem się nie bardzo ktoś liczy. Niby może mieć swoje zdanie, ale w praktyce no nie, ma być posłuszny. I to jak rozkaz. Może w obecnych czasach w sposób bardziej delikatny wypowiedziany, ale no, ma taką i taką robotę, za to i za to odpowiada. Pracują bardzo ciężko, do dzisiejszego dnia uważam, że bardzo ciężko zakonnice pracują, nawet jak ta praca ich cieszy. Pamiętajmy, nie znają innego życia, tak? Są ślubowania ubóstwa. Ubóstwa! Wyobrażasz sobie powtórzone ślubowania ubóstwa jeszcze, jeżeli są to tak zwane ślubowania wieczyste, modne do dzisiejszego dnia. Nie wiem, czy słowo modne akurat tu jest dobre, ale wykonywane do dzisiejszego dnia. Czyli na wieczność. Wiesz, jak karmicznie jest coś takiego trudno odkręcić? Odwołać? Dać sobie wewnętrzną zgodę, że wychodzę z tego? Jak się będzie zachowywał człowiek w obecnym... Aha, jeszcze wróćmy do tych może, do tych posłuszeństwa ślubów. Bo też nie dałam odnośnika jakby do współczesności. Jeżeli ktoś żyje współcześnie i ma takie ślubowania posłuszeństwa, firmy nie założy. Będzie miał, jeżeli założy, będzie miał olbrzymie trudności w prowadzeniu swojej własnej firmy. On musi mieć nad sobą szefa. Rozumiesz? Może pójść do korpo, będzie wykorzystywany jak najbardziej, bo struktury są jakby hierarchie zawodowe podobnie ułożone. Musi ktoś kierować, musi mu ktoś mówić, co on ma robić. Ile, odkąd, dotąd. I teraz tak, mogą mu zapłacić, może zarobić, odnajdzie się w tej pracy, może. Ale co się dzieje z pieniędzmi? Jeżeli składał przy tym, a składał ślubowania ubóstwa, rączki jak sitko ucieka przez palce, bo on ślubował, że jego pieniądze nie są jego. To, co zarobi, kiedyś ślubował wielokrotnie, że to na rzecz zakonu. Rozumiesz? I wiele osób ma świadomość, to się tak nazywa, świadomość ubóstwa, a nie świadomość obfitości. I próbują tam afirmować to na harmonię, to coś tam, żeby te pieniądze przypłynęły. Najpierw odwołaj i powiedz, że się zwalniasz z tych ślubowań. Bo twoje pieniądze, twój majątek dla twojej podświadomości nie jest twój. Prosta rzecz. To się przecież ciągnie z karmy. No. A jeszcze jak się było fundatorem, albo się zostało jakimś świętym obwołanym, tak? No to koniec. Patrząc energetycznie widzimy, gdzie ucieka energia. Jak oczyszczam komuś i wychodzą takie zależności, no to pierwsza rzecz mówię, no jeżeli byłeś tym świętym, to ty sobie zobacz, wejrzyj sobie, no jest to na szczęście spisane, i zobacz, w który to dzień obchodzą twoje święto. Bo wystarczy jeden wyznawca, który w ten dzień będzie się modlił o uzdrowienie, o pieniądze, o coś tam, to od ciebie będzie ta energia wypływała. A ty jako ten święty zostałeś, no jakby dałeś swoją zgodę na to, że ty będziesz wspierał. No i nawet spotkałam się z takim czymś, że oczyściliśmy to, ale pan wcześniej mówi tak, no że tam koniec bodajże czerwca, już nie pamiętam jaki to był święty, no i w wielu miejscach na świecie kult tego jego jako świętego był obchodzony. No i tego dnia, kiedy to te msze w różnych miejscach na świecie były, tak, i ludzie się tam modlili, to raptem okazało się, że on co roku chorował w tym czasie. Nie wiadomo na co. Bez sił, leżenie w łóżku, jakieś spadki, spadki odporności. Ja mówię, człowieku, ty po prostu nie miałeś energii. Wtedy, kiedy ludzie się modlili, twoja podświadomość, ale jak to tu się modlą, oni potrzebują, trzeba wydatkować. Wydatkowała z twojej energii życiowej wtedy. Potem znowu odbudowuje i mówi, do mnie przyszedł, bo mówi, ja boję się już, zbliża się tam ten czerwiec, ja się boję, że znowu będę w tym roku chorował. No, udało się przyblokować. Zobaczymy, będzie chorował, czy nie będzie. Wydaje mi się, że już nie powinien. Bo dużo już udało się oczyścić.
No niemniej to jest jakaś powtarzalność. To nie jest jedna osoba, jakiś ewenement, w której raptem się to coś takiego zdarzyło. To nie jest ewenement, tylko rzeczywiście tak było. Wielu ludzi szło za taką drogą, bo dlaczego? Bo znali tylko taką. A dom rodzinny, czyli wzorce rodowe jeszcze pokazywały, tak, to dobra droga, tak? Będzie sława dla nas, jak będziemy mieli kogoś prawie że świętego, tak? Który pracuje na rzecz Boga. Wtedy splendor idzie dla rodu. Albo śluby związane z celibatem. Śluby tak zwane czystości. Ja już no nie wiem, nawet w chrześcijaństwie mówię, te oblubienice. Nikt nie pyta głównego oblubienica, czy on chce mieć tyle oblubienic. Energetycznie bardzo to zawłaszcza w tym wypadku Jezusa. No ale dobrze, no tak myślą te panie, że są tymi oblubienicami. I że jego to cieszy. Natomiast przyjdzie kolejne życie, gdzie będzie chciała mieć związek, gdzie będzie chciała mieć dzieci, gdzie będzie chciała raz zrealizować się, bo gen rozwoju da tą możliwość, żeby spróbowała zupełnie innej drogi. Mhm. Więc będzie miała możliwości w kolejnym życiu. No i raptem okazuje się, że jakby ta ścieżka jest niedoczynna, że związki się nie układają, że pani jedna tak ostatnio mówi, nawet chodzę na jakieś randki od czasu do czasu, no ale to nie dochodzi do skutku. Ja się umówię na kawę, no myślę, piękna kobieta. O co chodzi? Dlaczego to ona się nie podoba mężczyznom? Tak piękna osoba? Jak to jest możliwe, tak? Jest zagadka, myślę, zaraz. A ileż to już ona ślubowań składała? I raptem zaglądamy w tą jej karmę i tam się otwiera cały worek z zakonami. Czyli ona nieraz składała śluby czystości, tak? I raptem w tym życiu ma możliwość zrealizowania się w związku. Tylko, że czy każdy mężczyzna, no, któremu ona się podoba, który chciałby zawrzeć znajomość, wejść w głębszą relację, co on odczuwa, jakby patrząc z drugiej strony, ze strony tego mężczyzna, on będzie czuł odpychanie. I ona może być najpiękniejsza, najwspanialsza, a partnerów ewentualnych będzie od siebie odpychać. I ona mówi, jak to ja odpycham? Nie, ja jestem otwarta. Na poziomie świadomym jest otwarta, na poziomie podświadomym jest zamknięta na ileś wież, zamków i tak dalej. Ona ma jednego oblubieńca, któremu już no, obiecała, przysięgała, tak? I w momencie, kiedy się sama nie zwolni z tej przysięgi, jakby rozumiejąc, akceptując, że tam to się zdarzyło, ale też rozumiejąc to, że teraz ma prawo wyboru, że zawsze ma prawo wyboru, no to odwołać trzeba te ślubowania. Odwoła te ślubowania i raptem zmienia się cała energia, zmienia się całe jej otoczenie, energetycznie się zmienia. I raptem nie ma tej blokady. Mhm. Bo inaczej, no wiesz, jest niebezpieczeństwo dla tych mężczyzn, że nawet jak przełamie, chociaż troszkę, otworzy się, no dojdzie do jakiegoś związku, do jakiegoś, przepraszam, seksu, to nawet się nie będzie to układało. Bo to nie ten oblubieniec, który powinien być, rozumiesz? Podświadomość każdego człowieka naprawdę pamięta takie rzeczy. Mhm. A takie mi, Elu, tutaj przyszło pytanie do tego, co mówisz. Też będzie z tematem związane, myślę, takich karmicznych wpływów. Jak to wygląda w sytuacji domów i mieszkań nabywanych czy przejmowanych po kimś i czy jest też potem wpływ właśnie na całą rodzinę, którą tam mieszka. Nawet ci taki podam mój tutaj przypadek, przykład mojego domu rodzinnego. On jest w Polsce Zachodniej, mam dom rodzinny w Polsce Zachodniej, Lubuskie województwo i tam kiedyś, jeszcze tam przed czasami II wojny, to były tereny niemieckie, w tej wiosce to mieszkali Niemcy i w momencie jak szła już armia radziecka ze wschodu, tam w kierunku tam Berlina, to ci Niemcy wszyscy uciekali stamtąd, no i ten właściciel tego domu mojego rodzinnego wraz ze swoją żoną musieli tam też się jakby ewakuować, uciekać. I ta kobieta od razu, zaraz jak ruszyli już tam z tą ucieczką, umarła tam w tych emocjach i taka historia tragiczna dosyć, nie? I właśnie wtedy ten jej mąż ją pochował i sam gdzieś tam się w lesie od razu powiesił. I czy właśnie tego typu rzeczy, też inne przypadki, bo to jest cała masa tych historii jest różnych, one mają realny wpływ energetyczny na to, kto później w takim domu mieszka, no bo tam zaraz jak już ci Niemcy uciekli, ta wioska była
pusta, to ze wschodu właśnie przybyli Polacy, żeby zasiedlać, w tym między innymi mój pradziadek, który ten właśnie dom zajął, nie? I czy takie historie, one też mają jakiś realny wpływ na nasze życie? Jest przywiązanie energetyczne, przecież zobacz, jak to są silne emocje. No jeżeli właśnie. Ten człowiek no, jeszcze pochował tą żonę, potem się powiesił, to swoje węzły karmiczne, które przy tym, bo musiał być w bardzo potwornych emocjach. No właśnie, myślokształty jakieś. Jakie myślokształty? I to wszystko jako węzeł i w tym węźle zostało z nim, wcielił się i najprawdopodobniej z tym chodzi. Natomiast ci, którzy przyszli, też przegonieni, bo nie przyszli sobie jako agresorzy, tylko też zostali przegonieni, prawda? I tutaj dostali jakieś, proszę bardzo, tu możecie mieszkać. No i co mieli robić? Zamieszkali. Tak. I może się różnie dziać. Po pierwsze, mogą być duchy, które będą siedzieć, pilnować, które no niestety trzeba odprowadzić. Nie mogą mieszkać razem z żywymi, bo to znaczy, że nie odeszły. To znaczy, że przebywa w przestrzeniach między tym światem, tak jakby stało krakiem, nie? Trochę jest w energii świata astralnego. Jeżeli popełnił samobójstwo, no to raczej bardzo niskie są te energie. Nawet nie jest to średni astral. Jeżeli ta kobieta odeszła, tak, nie chciała opuszczać, to ona też tam zwyczajnie może być. I też silne emocje jej śmierci, prawda? Powinno być takie mieszkanie czy taki dom zwyczajnie oczyszczony, a oni powinni być odprowadzeni, żeby mogli odejść. Nie zawsze chcą odejść. Nie zawsze chcą. Zdarza się, że po prostu nie chcą, bo pilnują, bo to jest ich. A muszą odejść, jak się po prostu wyrazi wolę, żeby odejść? A skąd wezmą energię na to, żeby przebywać i utrzymywać się między światami? Skąd wezmą energię? Energię wezmą od żyjących. Energię wezmą od tych, których uda się przestraszyć. Stąd wezmą. Nie ma energii, przepraszam. Energia jest z oddychania. Nie żyjesz, nie oddychasz. Tak? Energia jest z pożywienia. Nie żyjesz, nie jesz. Tak? Nie masz ciała fizycznego. Nie masz energii nerek. Energia, którą dostajemy przy urodzeniu od swoich rodziców. To energia wyczerpywalna, jest wyczerpana, a wyczerpuje się pod wpływem lęków i silnych emocji bardzo, bardzo mocno. A tu były silne emocje, tak? Wyczerpywalna i człowiek umiera. Nie masz tych energii, dzięki którym no, jakby to ciało no, przeżywa, tak? Żyje. No to skąd weźmiesz tą energię, żeby utrzymać się na przejściu, na wejściu do świata astralnego i tutaj jak się drzwi zamykają do świata materialnego? Energię od żywych, próby zaczerpnięcia. Im bardziej się przestraszą, tym bardziej wygenerują emocje, którymi można się posilić i taki duch z tego po prostu zwyczajnie korzysta. Też trzeba patrzeć, bo czasami są zabawne sytuacje, no ile tak można powiedzieć przy takich tragicznych sytuacjach. Na przykład ktoś nie może sprzedać mieszkania po babci. Wnuczka została spadkobierczynią i może sprzedać mieszkania po babci. Pięknie odremontowane mieszkanie w niedużej, dobrej cenie. Jak to jest możliwe? W środku miasta, ale jednocześnie dużo zieleni. Jak to jest możliwe, że takie cacuszko i że nikt nie chce tego kupić? Tak? No pani pojedzie, no jadę. Babcia dalej siedzi, tak? Ja mówię, ale jak możecie sprzedać? Z babcią sprzedacie, babcia jest nieodprowadzona. Babcia dalej, ona nawet nie wie, czy ona umarła, odeszła przytomna, czy nieprzytomna. No nieprzytomna w szpitalu odeszła, nie w tym domu, tylko w szpitalu, ale w nieprzytomności, czyli nawet nie wiedziała, że ona nie żyje. Zmieniła stan, jest tylko zdziwiona, dlaczego oni jej nie widzą, czasami ją to złości, nie? Dobra, oczyszczamy, babcia odprowadzona, wszystko w porządku, ale coś mnie tknęło, mówi nie, idę jeszcze sprawdzę. O co chodzi? Przychodzę do tego, czy na pewno jest wszystko w porządku. A już od razu telefon się odblokował, zaczęli ludzie dzwonić, tak, którzy przeczytali ogłoszenie, czy coś się zaczęło dziać. A nie, że nikt tego nie widzi, tak. I raptem się okazuje, wchodzę ja do tego mieszkania, w kuchni na stole świeżutkie leżą mandarynki. Ja pytam się, a skąd tu się wzięły te mandarynki? A ta dziewczyna, która no, mnie wynajęła do tego oczyszczenia, za zgodą zresztą rodziny, mówi, a to moja mama wczoraj przyniosła, bo były babci urodziny. Ja mówię, aha, czyli mama jest osobą, która przytrzymuje swoją matkę, czyli pani babcię w tym mieszkaniu.
Chyba trzeba czas powrotem siedzi przy mandarynkach, bo ona lubi. Zjeść nie zje, ale zapach jest dla niej fajny. I babcia jest z powrotem zadowolona w swoim domu. Miała urodziny. Ja mówię, czyli obchodzimy urodziny osoby, która nie żyje. I mama, która za chwilę przyszła, tej dziewczyny, a córka tego ducha, tej babci, tak, mówi, o matko, ja nawet o tym nie pomyślałam. Oczywiście, że nie pomyślała, a kto nas uczy wszystkich takich rzeczy, że coś takiego jest i że nie powinno się w ten sposób robić. Bo ten duch tego nie potrzebuje. On potrzebuje energii miłości, żeby odejść. On potrzebuje energii wytrzeźwienia jego z nieprzytomności, no, która jeżeli jest, było dużo leków, tak, próby ratowania, no, dostał leki, po których może być w takiej nieprzytomności, czasami w śnie umrze, tak? Nie wie nawet, że nie żyje. To, co się w ostatnich czasach dzieje, ostatnie lata, a szczególnie te ostatnie, wiesz, dwa lata, które, no wiesz, o co chodzi, olbrzymia ilość odchodzi w nieprzytomności. Dzisiaj za chwilę, jak skończymy nagranie, będę sprawdzać właśnie takiego pana, który zmarł na paliatywnym, po nowotworze, który to po cudownych eliksirach raptem nie było i się, wiesz, znowu znalazł ten nowotwór. No i pan zmarł w ubiegłym tygodniu. I zaraz będę sprawdzać, bo córka zgłaszała, nie odprowadzałam, ale będę sprawdzać, zaraz zobaczyć, czy nie trzeba, bo pan zwyczajnie może nie wiedzieć, że nie żyje. I wtedy denerwuje się. Jest też no, zraniony, nikt go nie widzi, nikt go nie słyszy, tak? No przecież co raptem, naprawdę śmierć jest zmianą, no w energię się zmieniamy, ale no, raptem się nie oświecamy przy niej, naprawdę. Jeżeli nie mamy jakiejś wiedzy w danej dziedzinie, no to po prostu dalej tego nie wiemy, nie? Tak. Także no to są takie rzeczy, ja jestem za tym, że słuchaj, nawet jeżeli by to było czyste, nowo postawione, i tak idę i zawsze oczyszczam tak, sobie. Nie tak. Zostawiam bez oczyszczenia, nie. A jeżeli byli lokatorzy i nie było żadnych ciężkich zdarzeń, no bo u ciebie no to było ciężkie zdarzenie, tak? A jeżeli nie było ciężkich zdarzeń, to jest coś takiego jak energia emocji, jak energia myślokształtów, która zostaje w ścianach. Trzeba zrobić, chociaż mały remoncik, jak kupimy taki dom czy mieszkanie, trzeba urządzić to po swojemu, wziąć to jakby w swoje energię, w posiadanie z powrotem. Musi być to oczyszczone, nie zostawiać od tak bez niczego. Mhm, a okej, okay, ale to co na przykład taka osoba, która mieszka w takim domu, w takim mieszkaniu, gdzie tam są jakieś jeszcze te stare energie, bo ja rozumiem, że takie, jeżeli jest sytuacja ciężka, trudna, taka mocna energetycznie, to najlepiej jakby to robił specjalista jakiś, tak, bo się na tym zna. A co może zrobić taka osoba, która... Jeżeli są duchy, to egzorcystę. Brać egzorcystę, mieć kogoś sprawdzonego. Ja polecam Marię Dąbrowską z Ełku. Ponad 40 lat w egzorcyzmach, jest bardzo dokładną osobą. Jest bardzo, no, jeżeli będzie ktoś chciał, to po prostu podamy numer, wtedy podasz, no tutaj mogę śmiało polecić, tylko żeby nie było zaraz, osoba jest jak to egzorcysta, stanowcza, konkretna, tak, i bardzo skuteczna. Natomiast takie tylko emocjonalne rzeczy, prawda? No, takie, wiesz co, chodzi mi o takie, że niezależnie czy ktoś ma mały dom, mieszkanie w mieście, na wiosce i co może zrobić sam tak bardziej energetycznie, tak. Żeby tą przestrzeń tak energetycznie, kadzidło, kadzenie, nie jest biała szałwia jest dobra, bo nie. To też różne są. Wyrosła w naszym ogródku moda. Ja wiem, że jest bardzo dużo mody. Saopal, drzewo teraz jest, Boże, nie zapomniałam nazwy w tym momencie, nie chciałabym przekręcić, więc nie będę mówić, ale... Saopal, wiem, które drzewo. No, pewnego rodzaju mody, tak? Ktoś próbuje coś sprzedać, próbuje wykreować modę na to, więc no nie. Nie w ten sposób. Ja wiem, że zioła, nawet do spalania, do kadzidła, to muszą być zioła, które pochodzą z miejsca, w którym mieszkasz. Może być szałwia, będzie działała cudownie. Niech to będzie z własnego ogrodu, albo od sąsiada, czy od kogoś, kto mieszka, no nie wiem, w naszym klimacie, na naszym terenie, tak? Może być fioletowa, może być różowa, może być biała.
wysuszona, zmielona, no nie całkiem może na proszek, ale żeby była drobno pokruszona chociażby. Węgielek trybularzowy w każdym sklepie z, no nie wiem, z ezoteryką, z dewocjonaliami, stara patelnia, rozumiesz, rozpalić ten węgielek, na to sypać zioła, odłamki bursztynu, kadzidło bursztynowe, które jest dostępne, naturalne kadzidło bursztynowe. Żaden duch się nie utrzyma, nie mówiąc o emocjach. Śmierdzi jak nie wiem co. Nawet samochody jak kupujemy, to kadzidło bursztynowe. I wiesz, nie wiesz co tam z tym samochodem się działo, bo ci zawsze mówią, że to wiesz, jeździła kobieta, prawda? I że ten niski przebieg to dlatego, że to kobieta jeździła i tylko do pracy, nie? Czyli zawsze sprzedać nam próbują tą samą bajkę. Tak samo kadzidło bursztynowe do środka, które wypędzi wszystko, wszędzie, gdzie dojdzie ten dym, i pomieszczenie po pomieszczeniu po prostu obkadzić, szałwia, bursztyn, jako kadzidło, bursztyn bardzo mocno śmierdzi i przepraszam, że tak mówię śmierdzi, no ale po prostu śmierdzi, ma brzydki zapach, albo może nie tyle brzydki, co bardzo, bardzo intensywny, a jeżeli przy sobie masz dużo, nie wiem, nagromadzone myśli nie bardzo fajnych, byłeś w zwątpieniu, staniesz w tym zapachu to i w tym dymie, to głowa zacznie boleć. To znaczy, że ci tu zaczyna też ściągać, nie? Co jeszcze? Ziółko, które jest niedoceniane, wiedza o nim odeszła gdzieś, ho, 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 daleko, bo boi się, lepiej jakby, no nie wiem, wziąć białą szałwię, kupić sobie przez internet, a pola i rowy są pełne bylicy. Takie długie miotły, tak? Tak, tak. Zwykła bylica pospolita, Artemisia vulgaris, niech będzie. Nie mówię bylica piołun, ale zwykła miotły bylicowe, przecież za chwilę się sezon zaczyna, przekwitnie, tak? I pościnać sobie do suszenia. Mieszkacie tutaj, trzeba używać. A w Anglii co, nie rośnie? Też popatrzeć, może jeszcze rośnie jakieś inne ziółko. Mieć swoje, ukruszyć na trybularza i już. A jak już nie masz zupełnie innego pomysłu, możesz pójść do sklepu z dewocjonaliami i tam kupić kadzidło ziołowe. To tam już będą różne zioła, tu rosnące, ukruszone, ususzone. One są w sklepie, więc są jeszcze czyste. One nie są namodlone się, prawda, bo takich ksiądz potem w kościele będzie używał. Zapach jest podobny, tylko nie ma tej energii jakby tej modlitwy, bo modlitwę tak naprawdę każdy powinien sam swoimi słowami tam włożyć z prośbą o oczyszczenie, tak, jakby honorując jednocześnie te zioła. Zioła to się używa, te, które pochodzą z miejsca, w którym mieszkasz. Chyba, że masz karmę bardzo dużą z tamtych miejsc, to rzeczywiście, gdzie rosną tamte modne zioła, to rzeczywiście, i wiesz, że to na pewno nie fałszywka, tylko to zioło, to wtedy można rzeczywiście używać i wtedy rzeczywiście będzie pomocne, ale najpierw należy to, uważam, sprawdzić, tak? Zorientować się, czy rzeczywiście mam taką karmę. To samo dotyczy osób, które używają ziół czy różnych preparatów. No nie wiem, co u nas jest w Polsce, jest modna chińska medycyna, tak? Która jest bardzo skuteczna u tych osób, które mają karmę chińską i mieli dużo wcieleń chińskich. U ciebie też by była, bo też masz taką karmę, to też by była chińszczyzna skuteczna. No, przyjeżdżają z różnych miejsc uzdrowiciele, którzy uczą tutaj, mają swoich uczniów, ale mówię, żeby było dla takiego, no nie wiem, przeciętnego Polaka, to skuteczność, wpływy karmiczne trzeba sprawdzać, żeby zobaczyć, czy to rzeczywiście jemu pomoże. To samo ci, którzy jeżdżą do szamanów, gdzieś tam do Ameryki Południowej, tak, to samo. Jeżeli masz z tamtych terenów bardzo silną karmę i byłeś już tam, no nie wiem, leczony, uzdrawiany z czegoś, twoja podświadomość będzie pamiętała. Ciach od razu, dosyć szybko to zadziała. Ale jeżeli nie wiesz tego, nie znasz karmy, swojej, no to używaj tego, co się pcha prawie, że do chałupy, na trawniku ci włazi, wiesz, do domu, tak? I na pewno to będzie coś, co potrzebują zawsze domownicy. No. A takie okadzanie mieszkania, to wystarczy zrobić raz gruntownie, czy to warto jako taka higiena energetyczna jakiś czas? Chciałabym zobaczyć to mieszkanie. Nie chcę dawać konkretnego przepisu, bo potem będzie, wiesz, ludzie będą próbować to robić zamiast by chociaż, no nie wiem, zasięgnąć tej opinii fachowca, bo naprawdę
Ale wiesz co, czy nawet warto tak, no nie wiem, raz na miesiąc zrobić takie okazanie, nawet żeby swoje własne myślokształty, żeby czy sąsiadów. Swoje myślokształty swoje przepędzić, to jak sąsiadów najbardziej jakiś, tak. Nie, tak. To jeszcze tylko w takim razie okadzić, świece zapalić, lepiej żeby były to świece z wosku pszczelego, a nie, rozumiesz, parafina. No chyba, że już nie ma innego wyjścia, no to okej, niech będzie parafina, no to wtedy już... kolory, energią koloru trzeba się byłoby podeprzeć. Jak nie wiesz, jakiego koloru świeca, no to zawsze postaw białą. Przestrzegam przed używaniem świec czarnych, bo jednak chłoną. Zanim tu się spali, to tutaj już wchłonie w siebie dużo negatywności. No nie, nie robimy czarnej magii, nie używamy czarnych. Na sprzedaż nieruchomości brązową albo taką miedzianą, na kupno nieruchomości, miedziana też świeca jak najbardziej, tylko to są wtedy świece intencyjne, na które dobrze by było, żeby była naszeptana modlitwa, czego to dotyczy, w jakiej intencji my to będziemy palić daną świecę. No jak najbardziej można sobie w ten sposób wspomóc, ale pierwsza rzecz, dymienie, kadzenie i tutaj dam jeszcze jedną taką fajną radę. Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że energia po kątach się umieszcza. Nie? Tak jak już pełno jest w mieszkaniu, ale po kątach zawsze jest najciemniej. I tak było rzeczywiście przez wiele lat, było po kątach najciemniej. Palili lampki oliwne, palili świece, prawda? Łuczywo, no różne rzeczy były palone, a ogień był żywy. I ten ogień, w tych kiedyś, no nie było prądu, prawda? Kiedyś palony, to on częściowo pełnił rolę takiego oczyszczacza, wypalacza, chociaż trochę tych negatywnych energii. A teraz mamy prąd. Na środku salonu, co jest na suficie, wisi żyrandol. I tam dopiero pod żyrandolem, pod żyrandolami w pokojach, we współczesnych mieszkaniach czy domach, to jest takie kolejne miejsce, które wymaga oczyszczenia. Bo ten prąd, nawet jak są tam tylko te żarówki, prawda, że to się zapali, pomimo wszystko jest emanacja energetyczna w dół i teraz mamy cztery kąty do oczyszczenia i ten środek pod tym żyrandolem, gdzie też bardzo dużo tych myślokształtów różnych i tych emocji do nich poprzyczepianych, prawda, może nam tu emanować na mieszkanie. No wisi jak, przepraszam, taki brzydki farfocel, taka ciemna, gęsta, czasami zgniłozielona, czasami czarna, czy jakaś sadzowata energia. A my przechodzimy przez środek w tą i z powrotem, a to się tam dynda pod tym naszym żyrandolem. Więc o tym miejscu też trzeba pamiętać we współczesnych czasach. Poszła technologia, a z nią przyszły nam jakby nowe miejsca do oczyszczania, tak? I wiedza o nich. Elu, na sam koniec mam takie dwa bardzo krótkie pytania. Chciałbym jeszcze je poruszyć. Z jednej strony powiem dwa od razu może. Pierwsze pytanie to jest takie odnoszące się tam bardziej do tego, co mówiliśmy wcześniej, czyli węzły karmiczne i te inne sprawy. Czy takie wypowiadanie tak zwanych formułek typu właśnie zrywam tam pakty, kontrakty, tego typu właśnie oczyszczam to i to, jeżeli osoba takie coś powie, to jest w ogóle skuteczne twoim zdaniem? W jakim stopniu to nas z tego czegoś oczyszcza? Czy warto takie coś robić? To jest pierwsze pytanie. Znaczy dawanie tak zwanej intencji, tak? Przede wszystkim to ja zawsze zaczynam od tego, że najpierw oczyść intencje do tego uzdrowienia, nie? Oczyść intencje, a to jak to z intencjami jest? Są intencje świadome, bo my świadomie to sobie możemy zrywać, a nasza podświadomość może być do tego bardzo przywiązana. I my sobie zrywamy, a ona nam gest Kozakiewicza pokaże w odpowiedzi, prawda? Co on zgłupiał, co on tu chce zrywać? Przecież to jest dla nas takie ważne, prawda? Nieważne, że było niekorzystne, ale ona tego nie ocenia. Dla niej to było ważne. Dobrze wiedzieć, co w tej podświadomości tam, no jakie wzorce, jakie programy funkcjonują. Więc formułki sobie można robić, ale najpierw przynajmniej oczyść intencje do tego, co będzie się robić. Tak? Czy moim zdaniem powinno się oczyszczać intencje do wszystkiego. Znane i nieznane intencje. Świadome i podświadome. Tak? Do tego uzdrowienia i w tym uzdrowieniu zawieram tak, oczyszczenie siebie na przykład wszystkich tych myślokształtów, które blokują mnie w tym momencie mojego życia. No wtedy może to być skuteczne,
bo ta podświadomość, a znane intencje, no nastawia ucha, nie, co tam było. Pamiętać trzeba natomiast o zupełnie czym innym, ale o tej wewnętrznej gotowości. Tutaj do tego wrócę. Czyli, że jeżeli dobrze byłoby może sobie dodać to, co jest w tym momencie gotowe do uzdrowienia albo gotowe do oczyszczenia. I wtedy to będzie rzeczywiście bardziej skuteczne, bo ten element, który do tej pory był niebrany pod uwagę, tylko sobie zrywam, bo zrywam, podświadomość inne zdanie, tak? I zaczyna się jakiś konflikt wewnętrzny i nierównowaga, no to w tym momencie zabezpieczyłeś sobie trochę więcej terenu. Podświadomość to usłyszała, wzięła w tym udział i mówi, aha, no dobrze, no to spróbujemy, zobaczymy. Nie wiemy jeszcze o co mu chodzi, ale dobra, przyjrzę się temu. Są większe szanse, że puści. Gotowe to ona powie, o tak, tu gotowe to mam. Mhm. Ona jest bardzo ważna w tym oczyszczaniu, uzdrawianiu, stawianiu kresek i tak dalej. No jakie tak. Oczywiście intencje. Tak. To też chyba właśnie o skuteczności decyduje po prostu stan, poziom naszej świadomości, na ile mamy świadomość rozwiniętą, tak? Mhm. Poziom naszej świadomości decyduje naprawdę o wielu, wielu rzeczach, czego zupełnie nie bierzemy pod uwagę. Ja jeszcze, no, można powiedzieć, że jestem trochę zdziwiona, jak naród, który, gdzie dużo ludzi ma wyższą troszkę świadomość, cały czas wybiera na swoich przedstawicieli, którzy decydują, ludzi, którzy przeważnie mają niską świadomość. Nie? Tutaj podejrzewam, różne, że w grę wchodzą różne manipulacje, które prowadzą do różnego rodzaju hipnoz u tych bardziej świadomych. Mm-hmm. Czyli w dalszym ciągu wpływ programów no jest, tak, na ludzi. Już takie ostatnie też, drugie pytanie na koniec. Tam na początku wspomniałaś, to bardziej jak mówiłaś już o tych krzyżach karmicznych, które się składają z wielu węzłów, że może być trudno człowiekowi tak, jego technikami tak, takie krzyże tutaj z siebie tam oczyścić. To też pewnie świadomość jest ważna oczywiście. Nie, tu jest też ważna podświadomość. Dlaczego? Dlatego, że to są energie, które wprowadzają człowieka w nieprzytomność. Jak otworzysz, możesz również stać się obecnie nieprzytomny, czyli nie rozróżniać prawdy od fałszu. I dlatego jest ciężko samemu się z tego wyzwolić. Ja też, jeżeli czuję, podejrzewam u siebie krzyż czy węzeł, daję to do sprawdzenia i do zrobienia komuś innemu, staram się sobie sama nie, bo myślę, no mogę czegoś nie dojrzeć, nie? Nawet jak już tam w duże nieprzytomności nie wpadam aż tak, ale a jak czegoś nie dojrzę, nie zauważę, nie wypalę tego do końca i tak dalej. No, to wolę nie, niech robi fachowiec, a ja poleżę grzecznie. Tak, a ciekawi mnie właśnie twoje zdanie, jeśli chodzi o warunki energetyczne obecne na planecie i bardziej też przyszłość, jakie te warunki będą też w przyszłości, bo ja to tak postrzegam, ale to bardziej ja to odczuwam, nie mam tak tego jeszcze jakoś w głowie scharakteryzowanego, tylko bardziej to tak wyczuwam, odczuwam i tak przewiduję poprzez czucie, że ta energia planetarna się podnosi tam nieustannie już od wielu, wielu, wielu lat i to powoduje, że ta nowa energia, która jest, która się jakby rozwija w przestrzeni też w nas, ona nas wspiera, nam pomaga też i trochę ułatwia to, że z każdym rokiem, że tak powiem, jest i będzie nam coraz łatwiej osobom świadomym, które chcą też i wiedzą, co robią, pracować nad tym wpływem karmicznym na nasze życie. W sensie, że będziemy coraz bardziej zdolni sami widzieć to. Tak, widzieć i też po prostu się z tego oczyszczać. Czy też tak to postrzegasz, podobnie jak właśnie jak ja? Po pierwsze, warunki będą takie, jak sobie stworzymy. Mhm. Po drugie, to, że spływa energia, to jest jeszcze kwestia dostrojenia. No właśnie, tak. Ona sobie może spływać. Energia miłości przepływa przez cały wszechświat. Jest dostępna w każdej sekundzie. Tylko większość jest ludzi niedostrojona. Żeby się do niej dostroić, no trzeba otworzyć troszkę serduszko, tak? Żeby otworzyć serduszko, trzeba wyjść z błędnych praktyk duchowych, no niestety, tak? Jakby zwiększyć trochę swoją wibracyjność, otwartość, zaufanie, poczucie własnej wartości, czyli jest parę jednak pomimo wszystko warunków, żeby dostroić się do bezwarunkowości, no, czyli pewne oczyszczenia muszą być zrobione. Natomiast czy będzie łatwiej? Będzie łatwiej tylko tym, którzy tego chcą i którzy będą pamiętali o tym, że ważna jest kreacja. Czyli to, jak kreujesz, jakim człowiekiem jesteś na co dzień.
nie planuj nie wiadomo czego, żyj w tu i teraz. I na co dzień starać się trzeba, no, być tym dobrym człowiekiem, przejawiać się w ten sposób. Wtedy łatwiej skorzystać z możliwości, z talentów, ze wszystkiego. Bo co tworzysz? Tworzysz tak zwaną dobrą karmę, o której nie powiedzieliśmy, a teraz trzeba powiedzieć na koniec. Tworzymy dobrą karmę. Im bardziej więcej stworzymy dobrej karmy, tym bardziej wraca do nas jako energia, która daje nam wzmocnienie. I wtedy dopiero to, co mamy wypracowane, tak, może się bardzo łatwo i fajnie połączyć z tym, co do nas spływa. Tak? Albo spływają różne energie. Nie tylko, że raptem nam się wznosi tutaj planeta, ona się wznosi tak samo jak my. I tak samo jak my, ma swój rozwój i różne etapy tego rozwoju. Więc żeby do czegoś dosięgnąć, trzeba się po prostu do tego dostroić. I my mamy jakby, no nie wiem, obowiązek? Nie. Ale możliwość, tak, dostrojenia się właśnie teraz. To jest ten czas. Tak. Dlatego bardzo dużo różnych starych metod, którymi posługiwaliśmy się do tej pory, ulega zmianie i zaczynają stawać się nie do końca już, no nie powiem niekorzystne, ale skuteczne. Mniej skuteczne niż były kiedyś. Wiesz, jak bardzo jednak zmienił się obraz człowieka? Ledbetter, kiedy malował swoje aury pierwsze wiele lat temu, jest książka z jego malunkami, z jego wizerunkami aury. Wiesz, jak bardzo technologia wpływa na nas wszystkich, jak mocno zaczęły zmieniać się różne zależności, subtelności energetyczne, co się dzieje z ciałami subtelnymi. To jest naprawdę ogrom wiedzy, żeby zobaczyć, jak to wygląda współcześnie. Z niektórymi aspektami nie musimy już pracować. Inne aspekty nas samych dalej wymagają tej pracy. My jesteśmy inni, naprawdę inni niż ten człowiek, który żył, był 100 lat temu, 150 lat temu, 200 lat temu. Zaczynamy mieć inne struktury. No. Mhm, tak. Tak. Bo ja to tak postrzegam właśnie i taka mi informacja przychodzi, że potencjalnie człowiek obecnie jest w stanie, jeżeli ma oczywiście dostatecznie rozwiniętą świadomość, tak, i wie, kim jest, poprzez zanurzenie się w teraźniejszość, poprzez otworzenie swojego serca na bezwarunkową miłość, na swoją esencję, jest w stanie wejść w taki wymiar w sobie świadomości, że samo to jest po prostu, umożliwi mu, czy dokona całkowitego oczyszczenia jego tego karmicznego bagażu, tak to nazwijmy. Tak. Czy też się z tym zgodzi, że to potencjalnie jest? Tak, zgodzę się, tym bardziej, że nie potrzebujemy czasami aż tak głęboko grzebać. Tym byłem. Nie, już to nie jest istotne. Ważna jest energia, która tam została nieoczyszczona. I tak jakby uwolnić ten bagaż zanieczyszczonej energii, transformując ją w czyste światło, w czystą świadomość. Natomiast żeby warunki zostały spełnione, o których mówiłeś, to minimum powyżej 200 średni poziom świadomości, nawet według skal Hawkinsa, i 500, ten już najwyższy, czyli maksymalny poziom świadomości. To jest zmierzalne, to da się zmierzyć. Jeżeli, owszem, w obciążeniach jeszcze możesz być w fałszu, ale z tymi obciążeniami pracujesz. I co jeszcze? No i procent jakby rozumienia, co ty rozumiesz ze swoich stanów przedoświeceniowych. Bo można być, wygenerować sobie energie przedoświeceniowe, ale nie bardzo z nich rozumieć, tylko mieć samo odczuwanie, nie? I fajnie mi, dobrze odczuwam, ale co to jest, Boziowie? Nie. Więc tutaj parę tych czynników jeszcze uważam powinno być zrozumianych, zachowanych i próby przepracowania tego przy okazji. Super. Fajnie, że to powiedziałaś, bo z jednej strony właśnie zajmujesz się tą pracą oczyszczeń karmicznych związaną z tą przeszłością, ale też właśnie widzisz ten potencjał poprzez tą teraźniejszość i kontakt z teraźniejszością, żeby tak pracować. Fajnie, że to powiedziałaś. No bo wiesz, ja się nie zajmuję tylko oczyszczeniem, pomocą w tym kreowaniu, uświadamianiu ich swoich talentów, tak? I co i jak tu wykreować, bo też przecież w tym jest ta pomoc. Myśmy po prostu super dzisiaj mówili tylko o oczyszczeniu. Dokładnie. Super. Okej, Elu. Wielka wdzięczność tutaj z mojej strony za rozmowę. Dziękuję super serdecznie. To wyszło. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję. Tak, pozdrawiamy Was, drodzy kochani widzowie. Dziękujemy za czas poświęcony na oglądnięcie naszej tutaj rozmowy. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiamy Was serdecznie. Dziękujemy.